Jaki jest mój ulubiony sposób na naukę dwóch języków jednocześnie? Cześć, ja nazywam się Patryk i wierzę, że nauka języków może być przyjemnością, a to jest Językowa Siłka, gdzie wspólnie odkrywamy radość z nauki języków i udowadniamy, że żaden język nie jest obcy. Zostawcie lajka pod filmem, zostawcie suba, dzięki temu wraz z moim zespołem będę mógł dalej rozwijać ten kanał, a wy będziecie widzieć nasze nowe filmy i uczyć się języków z przyjemnością. Dzisiejszy odcinek to wznowienie serii Językowy Trik, gdzie w przeciągu kilku minut podzielę się z wami jednym prostym pomysłem na nieproporcjonalnie duże efekty w nauce z drobnej zmiany. To jak taka mała trampolina. Mała, ale pozwalająca się wybić naprawdę wysoko. Często w nauce dwóch języków jednocześnie pojawia się następujący problem. Jak mam znaleźć na to czas? Czy mam się uczyć obu języków codziennie, czy może na zakładkę? W dni parzyste jednego języka, w dni nieparzyste drugiego języka. Może coś w tym stylu. I często pytacie mnie, jaki jest mój ulubiony sposób na taką właśnie naukę. Już opowiadam. Warunkiem, aby to, o czym opowiem, mogło się powieść, jest znajomość jednego z tych języków minimum na poziomie B1, czyli na poziomie średnio zaawansowanym, w miarę swobodnym, jeszcze nie płynnym, oraz nauka drugiego języka od podstaw. Wówczas to możemy uczyć się jednego języka poprzez materiały w drugim języku. Język mocniejszy staje się dla nas narzędziem, w związku z czym nie skupiamy się aż tak mocno na jego nauce, tylko przyswajamy go trochę przy okazji, w sposób absolutnie naturalny, wbijamy sobie tę wiedzę do głowy, tak żeby zapamiętać, o co mi tu chodzi. A czy potem korzystamy z języka w życiu właśnie jako narzędzia, czy jest lepszy sposób na wykorzystanie języka niż nauka za jego pomocą kolejnego języka? Wydaje mi się, że nie. Korzystając z narzędzia w sposób niedoskonały, właśnie doskonalimy się w korzystaniu z niego, aż w końcu jesteśmy w stanie swobodnie się nim posługiwać. Osobiście z materiałów po francusku uczyłem się języka greckiego, czego efekty widzieliście w filmie z Aten, portugalskiego uczyłem się częściowo po hiszpańsku i częściowo po angielsku, a takich języków jak szwedzki, islandzki, turecki czy niemiecki uczyłem się tak naprawdę w 90% z materiałów po angielsku i w ten sposób uczyłem się też, doskonaliłem swój język angielski, czy też francuski, czy hiszpański, jako właśnie korzystając z nich jako tych mocniejszych języków. Szczególnie jeśli właśnie znacie angielski, cała masa narzędzi i materiałów do setek języków stoi przed wami otworem. A tak przy okazji pamiętajcie, że w naszej bazie wiedzy, w naszym internetowym językowym domu na stronie językowasilka.pl znajdziecie ponad 400 tekstowych poradników do 44 języków, z których duża część nie jest dostępna na YouTubie ani w podcaście, a jeśli są dostępne na przykład na YouTubie, to zamieszczamy też na naszym portalu playlisty z filmami dotyczącymi poszczególnych języków czy też zagadnień w odpowiedniej zakładce. Gdy uczymy się języka poprzez inny język, który już znamy, nasz mózg tworzy nowe połączenia neuronalne, korzystając z tych już istniejących schematów i struktur. I to właśnie to zjawisko sprawia, że nauka nowego języka w ten sposób może przebiegać szybciej. Jest to też zgodne z teorią transferu międzyjęzykowego, która sugeruje, że umiejętności i wiedza nabyte w jednym języku mogą wspierać naukę innego. Czasem jest to transfer pozytywny, czasem tak zwany negatywny. O tym na ten moment nie będziemy wspominać, natomiast ważne jest to, że choćby badania nad wielojęzycznością pokazują, że osoby wielojęzyczne wykorzystują wspólne sieci neuronalne dla różnych języków, co, jak nie trudno się domyślić, może ułatwić naukę kolejnych języków. Dzięki temu nie tylko łatwiej zapamiętujemy nowe słowa i struktury gramatyczne, ale również wzmacniamy nasze umiejętności językowe w obu językach jednocześnie. I też taka notka, że trzeba zauważyć, że częściej jest tak, że nasz drugi język, czyli język nie ojczysty, nie matczyny, nie polski w większości w naszym wypadku, tylko ten drugi język, na przykład angielski, to on najczęściej nam się wtrynia, kiedy próbujemy mówić po niemiecku, czy po hiszpańsku, czy po francusku, jeśli to są też słabsze języki, tak zwane języki trzecie. I w związku z tym, jeśli poprzez nasz język drugi, czyli na przykład angielski, będziemy się uczyć języka trzeciego, czyli niemieckiego, to jest większa szansa, że skupimy się na różnicach i dzięki temu nie będą nam się te języki aż tak mocno mieszać, niż gdybyśmy i angielskiego, i niemieckiego uczyli się po polsku. Szczególnie, że są one dość podobne. Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest to, że korzystając z języka, który już znamy, jako pomostu do nauki nowego języka, co oczywiste, zwiększamy naszą
mądrze mówiąc, ekspozycję na oba języki. To z kolei przekłada się na szybsze i bardziej efektywne przyswajanie zarówno słownictwa, jak i gramatyki, a także, jak pamiętamy ze szkolenia w ramach naszego wyzwania, budowanie ścian językowego domu, zarówno jeśli chodzi o rozumienie, jak i tworzenie wypowiedzi. Więcej minut korzystania z języka, to lepsze efekty. I co bardzo ważne, metoda ta pozwala nam na głębsze zrozumienie niuansów kulturowych oraz językowych, tak jak mówiłem, poprzez bezpośrednie porównanie różnic i podobieństw pomiędzy językami. I powtórzę to, co powiedziałem przy przykładzie angielskiego i niemieckiego, to mógłby być też przykład, nie wiem, angielskiego i szwedzkiego, hiszpańskiego i portugalskiego, hiszpańskiego i francuskiego, czy wielu innych języków, czy polskiego i czeskiego. Ważne do podkreślenia są te różnice, szczególnie w przypadku bliskich genealogicznie języków. Dodatkowy bonus? Oszczędzamy sporo czasu. Oczywiście, jeśli chodzi o mocniejszy język, którego uczyliśmy się już wcześniej, ten, który jest dla nas narzędziem, to warto poświęcić też dodatkowy czas na ćwiczenie tylko tego języka samego w sobie, ale dużą porcję kontaktu z językiem mocniejszym mamy już zapewnioną przy nowym języku, gdzie mocniejszy jest dla nas narzędziem. Jest to tym bardziej ważne, że często bardziej kusi nas, co wiemy wszyscy, nauka tego języka, którego zaczynamy się uczyć od podstaw. Chętniej spędzamy więcej czasu ucząc się tego języka, w którym szybciej widać efekty. A jak tłumaczyłem choćby w filmie o nauce od poziomu od B1 do C2, szybciej, co naturalne, widać efekty w przypadku nauki od podstaw. Osobiście często mam otwarty dodatkowy słownik, na przykład angielsko-polski, podczas nauki języka tureckiego po angielsku i jeśli zdarzy się słowo, którego nie znam ani po angielsku, ani po turecku, to często dzięki temu zyskuję też nowe słowo z angielskiego albo z polskiego, bo kiedy uczę się języka na bardziej zaawansowanym poziomie, miewam sytuację, kiedy zachodzę w głowę, co dane słowo może znaczyć po polsku i sprawdzam po polsku i nadal nie wiem. Tak czy tak, pamiętajcie, aby zawsze moje wskazówki przesiać przez sitko waszych potrzeb, niemniej spróbować i przetestować w waszej nauce nie zaszkodzi. Zachęcam was do przeprowadzenia takiego właśnie eksperymentu i dajcie znać w komentarzu, czy już tak robiliście lub czy zamierzacie spróbować oraz zostawcie polubienie po więcej takich krótkich filmów z jedną praktyczną, konkretną wskazówką do wdrożenia od razu w nauce. A może macie inne pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć w ramach językowego triku? Dajcie znać w komentarzu pod filmem. Dziękuję wam za dziś, już za tydzień kolejny odcinek, zatem myślę, że warto zasubskrybować ten kanał oraz kliknąć dzwonek, aby YouTube pokazywał wam moje nowe filmy, abyście dalej mogli uczyć się języków z przyjemnością. Jeśli słuchacie tego na Spotify, pamiętajcie, że na stronie głównej podcastu można podcast Językowa Siłka ocenić. Na koniec notka od sponsora odcinka, czyli ode mnie samego, chociaż w zasadzie dzisiaj mam dla was coś za 0 zł, 0 groszy, 0 dolarów, 0 funtów i 0 euro. Mianowicie przygotowałem bezpłatne wyzwanie Ogarnij naukę języków z językową siłką, do którego możesz dołączyć choćby w tym momencie i już dzisiaj zacząć porządkować twój proces nauki języka. Przygotowałem specjalną ścieżkę wprowadzającą do zaplanowania nauki, w tym 3 szkolenia wideo oraz praktyczne zadania i bonusy. Aby odebrać swój bezpłatny dostęp, zostaw swojego maila w formularzu, do którego trafisz poprzez pierwszy link w opisie tego filmu i dołącz do 15 tysięcy osób, które wzięły udział w wyzwaniu. Tymczasem życzę ci owocnej nauki języków, widzimy się na językowej siłce za tydzień w poniedziałek o 17.17. Pamiętaj o codziennych językowych treningach i niech moc językowej siłki będzie z tobą. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!